Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Witamy w Spyro Year of the Dragon, w trylogii odświeżonej Spyro Year of the Dragon, w Reignited Trilogy XDXD Bambusowy Taras. Dzisiaj zabierzemy się za dwa poziomy. To są te zaczarowane wieże, które zrobimy w pełni, a Bambusowy Taras nie zrobimy w pełni, ponieważ będziemy potrzebować Yetiego Bentleya, żeby zrobić cały level. 2400, no... Przypominam, że dlatego, że mi pan bankier wszystko zabiera, niestety. Ale dobra, zobaczymy, jak tam tutaj pójdzie, w ile się uwiniemy. Bo to jest w miarę szybki poziom. No, tak mówię. I tak będzie. Więc zabierzmy się za bambusowy tahas. O kurcze. Oj, jak lubię, szanuję. Lubiłem ten poziom. Bardzo. Pewnie też dźbła muszę rozwalać też, żeby mieć ten punkt umiejętności. O! Też uratowałem ich, okej. Okay. To oni sobie tylko to posuwają i... O! Piąteczka oczywiście. Otworzyli nam przejście, bo czemu nie? Więc całkiem przyjaźnie. Pyk. Będzie tutaj jedna minigierka, w którą sobie zagramy, będzie całkiem przyjemna, no a druga no to oczywiście Bentley. Będzie potrzebny do odblokowania. Chyba tam wszystko jest. A tutaj, za tym, nie ma. Siema. No, skacz. No to będzie sporo jajek, które sobie będą tak leżały. Jedno będzie też chyba pod wodą, jak pamiętam. O Jezu, w oryginale pamiętam, jak te właśnie z parasolami robiły takie To było zawsze fajne. A tu już tego nie ma. No cóż, Dwight. Cześć, Dwight. Kolejny płaczący. One się zmieniają tylko kolorem i tylko tyle. Grubas po prostu płacze. A my już to widzieliśmy. No Sparks, halo. Ty. Miałeś z większej odległości zbierać. A nie zbierasz. Czyli to nie działa. Łee. To słabiutko. I zaraz tam będzie kolejne jajko, które sobie od tak znajdziemy. O, uratowaliśmy trzech. I oni otwierają nam most. Ale jeszcze i tak do wody sobie wejdziemy, bo będzie, no, zbierani na żyć. Będą 3 czy 4 życia, coś w ten deseń do zebrania. Tutaj dzbany jeszcze jesteście. O właśnie. Oberwałem tym, że on na mnie skoczył? O kiego tu chodzi? XD. Dobra. Nie wiem, co się tutaj stało, czemu o krawędź się zaczepiłem i... nieważne, odpalanie. No pyty, co się tu stało? I znowu będę musiał wszystkich ich rozwalać tam. O mój Boże. O mój Boże. No dobra, jak musimy, to rozwalmy. Cześć, panda. No Jesus, przecież było tak dobrze. Ops. Okej, przewińmy. A nie, nie da się, okej. Okay. Jednak się da. I chodźmy na tą górę. Jeszcze raz. Dobra, i teraz jeszcze raz na spokojnie. Dobry skok. Tym razem się nie zrobił jakiś błąd. Całe szczęście. Kurde. Madison. Madison Square Garden. Dzień dobry. Ile już? 59. O panie. Ładnie zbieramy. Dobra, pewnie mi tak pod wodą pokażesz, czyli do tej pory wszystko jest. I ta ściana. I za to nie ma punktu umiejętności, serio? No dobra, ale 4 zdrówka. Ojeju. Ojeju. Czy Sparks wszystko zjadł? Chyba nie. Zaraz go tam nakarmię do końca. Ej, halo. O, jeszcze jedyneczka. Mi się wydaje, że jakiś motyl jeszcze tu jest. No nie, zjadłem. A, no dobra, to nie będę narzekał. I jeszcze będzie ganianina ze złodziejem jajek, niestety. Pyk. I ten fajny wodospad, jak to super wygląda. O, dlatego uwielbiam tą odświeżoną trylogię. Dobry remaster. Tu wszystko. Zaraz tu będzie most otwarty, żebyśmy mogli sobie swobodnie przechodzić. Uff. To dosłownie uff. I tak, jeszcze tu pod wodą, ale na początek tego pana. Chcę załatwić, dokładnie.
Wazoniki i takie tam. Dziwnie to jest ułożone, że taki podkop idealnie jest na te skarby. Ale okej. Pyk! Zaraz. A, o! Jak ja ominąłem tą jedynkę, to ja sam nie wiem. Ale okej. A jeszcze będzie kielik ze znakiem zapytania. No tak. Bym zapomniał. Tutaj to, tutaj to. Siema. I z tej strony wszystko. Dobra. Możemy teraz sobie uruchomić portal do wyjścia i tak dalej, i tak dalej. U ciebie, kolego. Albo jeszcze nie. Albo jeszcze nie. Wolę sobie pozbierać. I tak, tu jest pan Yeti Bentley. Dla wszystkich podróżników nie ma i nigdy nie było tu żadnego Yeti, to tylko legendy, zapamiętajcie, czarownica. Tak, i musimy tego trzeciego Bentleya jako trzecią postać odblokować. Niestety. Więc będziemy tu wracać, ale to będzie bardzo przyjemny poziom z nim. Będzie po prostu takie chodzenie i rozwalanie wszystkiego. Dobra, kielich, o Jezu, gdzie był? Gdzie jest kielich? Nie wiem. A tu! Ops. Gdzie dalej będzie? Przy tych trzech dzbanach, co stoją nieruchomo. w tym kierunku. Ops. O, ależ tak, most awaryjny. Dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy? Zaraz go uruchomię. Sing, sing. Uruchamiaj. I tam jest minigierka jedna. No i ładnie. I dookoła zrobione. Będziemy zaszczycone, jeśli przyjmiesz ten drobny wyraz naszego uznania. Drobny? Na. Tom. Pyk. Dziękujemy. Więc tak, jedno jajko jest u Bentleya, 60 już, wow. Nie lubię się z nim ganiać po tej planszy. O Jezu, no bo właśnie, bo on po całej planszy schodzi. Z ban. Dobra, tamtego już i tak wcześniej zabiłem. On się sam... Oj, on się sam zgliczował przez chwilę. A miałem okazję. Miałem okazję. Okej, dobra, jedno okrążonko tylko zrobiliśmy. Uff, piwi! Pyk! Dziękujemy za piwi. Okej, mamy 276. Mi się wydaje, że to już będą prawie wszystkie diamenty, tylko tutaj. Znaczy reszta to chyba Bentley będzie musiał ogarnąć. Tak mi się wydaje. Ale jak coś tutaj i tak przecież wrócimy do tego poziomu. Spyro, pomóż nam! Moje przyjaciółki próbują wrócić do domu po długiej pracy w polu, a te podłe nosorogi ciągle ich przeganiają. Uratuj proszę te pracowite pandy. Okej, oczywiście. Spokój na pokład proszę, tylko pamiętaj, masz uwędzić nosorogi, nie pandy. Postaram się, szuj. Dobrze, i naszym zadaniem jest skoczyć tutaj i strzelać. Okej. Zban jest tam. Tam. To jest dosyć prosta minikierka, chociaż w przyszłości tak bardzo, bardzo kiedyś miałem problemy z nią. Przyznam. Ale atakuje ich. Ale no oczywiście, no na PS4 musi to być prostsze, bo jakże inaczej. No wolę nie trafić w pandy, szczerze powiedziawszy. Czy trafię w tamtego? Wow, ładny. Tu jeszcze po lewej, zaczną oni na most wskakiwać taki. A nie, tutaj nie ma. Tu jeszcze jest jeden dzban. I okej, zaczną się tworzyć takie mosty. Jeszcze jedno takie właśnie okrążonko. Czemu oni znikąd się pojawiają? Tak z nieba. Patrzcie, zaraz się będą pojawiały dzbany. O. Dobrze. Pewnie jeszcze takie dwa mosty i cała minigierka. O Jezu. Tym mogę też strzelać. Tym przyciskiem. Proszę, weź to błyszczące jajo. Myślałem, że zaatakowałem pandę. Rdzewek. Cześć, rdzewek. Siema. Zrobiliśmy to. Zostało jedno jajko właśnie u niego. Ej, zaraz. O. Masz ochotę sp... Nie! Co?
Coś mi klawiszologia się na chwilę tak zablokowała, nie rozumiem. Ale okej. Okay. Dobra, dzbanek został jeden. I wrócimy później do tego poziomu w trzecim świecie, jak już będziemy. Więc to jest całość tak naprawdę. W miarę taka szybka, przyjemna. O, tu jest dzbanek. Pyk. Gdzie teraz? Za tamtym domkiem. Widzę. Wiem. Czyli tak naprawdę za nami. O, tutaj. Pyk. Pyk. I chyba już na początku poziomu. Nie, jeszcze prawie. Ła. Nie lubię tego motywu z dzbanem. Już wolę z kluczem. No i za nimi teraz po lewej jeszcze. Ops. I na samym starcie. I będziemy mogli wychodzić z tego poziomu. Bo mi Sparks nigdzie więcej nie pokazuje niczego. Gotowe. Ile hajsu. Zabutelkowana ciekawość. 311 to jest dobry poziom. To jest dobra ilość. Wracamy. I zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Więc naszym teraz zadaniem będzie zrobienie tego poziomu. Poziomu pana zaczarowanego wieża. Tak, pana zaczarowanego wieża. Ale tam będziemy mieć sporo rzeczy do roboty. Od razu mówię. Będzie jedna gra z minigierka z sierżantem Lotem. Będzie jazda na deskorolce. Będzie odprowadzenie kota do właściciela. Sporo będzie. Ale akurat na ten odcinek. No i ładnie. Ileż w ogóle gry mamy? 38. To jest bardzo fajna ilość. To mi się podoba. A to sobie zrobimy w przyszłym odcinku, ten lot, ten szlak, jakikolwiek on tam jest. Prp. Zaczarowane wieże. Pięknie. Ciekawi mnie, jaka to muzyka będzie. Przekonamy się zaraz. 2711. Powinniśmy mieć 2900 równo. Bo w pandach mieliśmy 311 na 500. Tak. Ale jajek mamy już. O, panie. Sporo. Myślę, że bardzo dobrze nam idzie ten progres. Zobaczymy, jak mi będzie szło w trzecim i w czwartym świecie przede wszystkim. Bo za dzieciaka najwięcej grałem w pierwszym i drugim świecie. Holy shit. Okropne nosorogi zmusiły nas do wybudowania pomnika czarownicy. A gdy go postawiliśmy, ropucha stwierdziła, że jest brzydki. Moim zdaniem jest o niebo ładniejszy od niej. Jaki typek, ej, taki cool ziomek. Ale okej. Czyli znowu 500 do zebrania. Oj, posiedzimy tu. Tu posiedzimy. A ty co robisz? What the fuck? Dajże mi kulę. Tu jest kula. What the fuck? O! Dobra, jeden załatwiony. Oni się tak w oryginale nie ruszali dziwnie. No on, sierżant Bird będzie najlepszy na nich od razu. Od razu wam mówię. Tak na zapas. Pyk, pyk. Luz. Więc troszeczkę tu będzie. Ojejciu. Niestety. Nigdy nie lubiłem tych właśnie, tych stworków, tych latających takich. Ale co poradzę. Dobra, tutaj wyczyszczone. I jajuszko sobie tak leży. Gladys. Gladys? Gladys? A pfiu. 63 jaja już. What the fuck? O. Okej. Okay. Jak on się poruszał? Zban. Dobra. Baranku. Ops. Dobra, na razie nie będę zwracał uwagi na te... Chociaż... Okej, okay, mogłem zabić to, co zrobiłem. Nie będę za bardzo na nich zwracał uwagi, ponieważ i tak sierżantem Birdem będę się poruszał po tej planszy tak samo, jak teraz się poruszam. Ej, właściwie mogę sobie o tak polecieć. Czy ja dolecę? Doleciałem, ej. Ładnie. Od razu pozbieram. Pierwszy raz chyba jako Spyro robię to, że tak lecę. O fuck. A ja się w ogóle zacząłem wracać. Dobra. I tak mam diamenty, to stracę jedno życie, to nic się nie stanie, nie muszę tam jeszcze raz latać. Odpa...
la nie. A zaraz byliśmy już przy pomniku tak właściwie, tylko poleciałem sobie w lewo. Odbiłem, ale dobra, będę już miał diamenty z głowy, nie będę musiał birdem szukać. Chociaż i tak na ten poziom bardzo się przyda ta umiejętność Sparksa, że on mi będzie wszystko szukał. O fuck. Ja jestem przy jajku. Pyk. Pyk. A tu jedynkę zgubiłem wcześniej. Wczytaj mi szybciej, błogo. Chamstwo w państwie, autentiko. Masakra. I znowu tutaj, to już dwa żyćka poszły. Ono w pytkę jasne. Dobra, mam cię gdzieś. Nawet mnie nie blokuj, nawet tego nie próbuj. Dzbanie. Dobra, tutaj chyba już nie ma diaksów. Nie ma. To oznacza, że mogę na spokojnie lecieć tutaj. Po prostu się zająć. Śmieszny pomnik. W oryginale jak się rakietą atakowało w pomnik. Tak, atakowało. To było takie BUM! BUM! A, to jest normalnie. Normalny dźwięk. Dobra, jeden z głowy. Chodź. Cwaniaku, kurczę, nie będziesz mi tu przeszkadzał. Dobra. I tutaj już faktycznie jest zakończenie planszy. U tego typka. Z tym, że ja jeszcze... widzę tutaj coś. Taka ścieżka. I tutaj tak. O, jak ładnie wylądowałem. O, w pytkę. I jeszcze muszę jedną rakietkę uruchomić. Chyba jedną. Jeszcze tu jest jedna. Pyk. Piątek. Ile już mam? 117. 171 znaczy się. I teraz tu. I będzie tutaj minigra. Deskorolka. Ho, 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 ho. Okej. Okay. Zapomniałem, że w posągu było ukryte jajo. Oby eksplozja go nie usmażyła. Ten z kawą sobie stoi. Ale dziwnie zrobili. Siemka. Dziwnie zrobili akurat postać z tego poziomu, ale spoko. Dobra, skoro mamy taką możliwość, jesteśmy już tu obok, to zróbmy tą deskorolkę, żeby już ją mieć z głowy. Czyli wskakujemy sobie tu? Tu chyba nie ma żadnych diaksów, nie. No i deskorolka. Będzie trochę diaksów. O, w pytkę jak to wygląda. What the fuck? Wow. Dobra, może najpierw pozbieram, a potem za minigra się zabiorę. Chociaż i tak nie do wszystkich będę miał dostęp. Fuck. Chociaż dobra, pobiegajmy. Przecież mogę deskorolką szybciej. No tak, tam balon jest. Ach. Pyk. Okej, ta deskorolka no nie będzie taka najgorsza. Jak tutaj się dostać na tą górkę też? To oto pytanie. Tutaj dookoła zrobione. No fuck. Chyba wiem. Tak samo tutaj. A, zwrotność. Jeszcze raz. Po tego jednego dzbana. Wazona. Ops. Pyk. Pyk. I gotowe. Się wywalę? Nie, nie wywaliłem się. Po prostu. Luz. Mi się wydaje, że zdołamy tutaj wszystkie diaksy od tak zebrać. I tak sobie dzięki temu przypomnę teraz torowisko, jak wygląda. To mi się przyda. Tak. Jeden, jeden, jeden. O, tak. I dwójkę, dobrze, Spark zebrał. Uff. Całe kurcze szczęście. Mi się wydaje, że zaraz to będzie wszystko. Jeszcze tam widziałem taką dwójeczkę jedną skrytą. Dobrze, balonów za bardzo tutaj nie ma. Jeszcze tędy. Tu w lewo, tu zawsze lubiłem dobre triki robić. A jest balon. Jest balon. Fuck. Halo, miałeś mi to zebrać.
To ja wiem jak. Ja wiem jak. Rozwalę się na tej desce. Mhm. Ale się to strasznie trudno da rozwalić. Albo nie. Nie. Wiem jak. Kurde. To nie jest takie łatwe się teraz tam dostać. Po to wszystko co tam jest. Pyk. Może w ten sposób? Nawet o tak? Tak. Mhm. Gotowe. Sparks mi pokazuje wyjście. Dobra, czyli to zrobione. O Jezu, serio, muszę się... No, walnij w coś. Spider jest odporny na wypadek. Dawaj mi. Czy to nie najbardziej odjazdowy skatepark, jaki widziałeś? Nie. Kiedy nauczysz się paru sztuczek, możesz tu zdobyć całą furę punktów. Pokazać ci, o co chodzi? Dobra. Zacznijmy od czegoś prostego. Aby zeskoczyć z ramp... Okej, okay, takie coś teraz sobie będę przewijał. On sobie cutscenki zrobi, tak. Pyk. Brawo. Ciśnij ten, przechylając, okej, okay, w powietrzu śrubę. Luz. Jezu, jak ja dziwnie poleciałem. Super śruba. Okej, okay, a teraz do tyłu. Luz. Dobra. Pyk. Fuck, jeszcze raz. Ale przesadziłem. Ale się intuicyjnie masz gra. Masz wrodzony talent. Przekonajmy się, czy... Ty. Okej. Okay. Po prostu lewo, prawo. Dobra. Będę to wiedział. Mhm. Pyk. Ej, no przecież to mi się udało. Tak fajnie. O! Dobra, rozwalasz system. Teraz zmierz się z obrotem o... Okej. Okay. Trzy obroty, mówisz. Gitara. 500 jak malowana. Zdobądź 500 punktów na wielkiej skoczni. Skocz na rampę, aby wykonywać obroty. Okej. Okay. Dobra. Fuck. Jeszcze raz. Jeżeli będziemy ogółem powtarzać triki, to będziemy dostawać mniej punktów. Dobra. Wow, naprawdę szybko się u... I dostaliśmy Karolinę. Wow. Ładnie. Czyli już za to jajko mamy, a teraz musimy Huntera pokonać, łowcę. W walce z nim. Chyba jesteś gotowy. Tak. Dobra. Rywalizacja trwa 2 minuty. Ja tutaj zaczynam. O kurde. Patrzcie na te punkty. Patrzcie, jak ja to rozwalam. I pyk. Haha. Oj, stary, ale dostajesz po tyłku. O kurczę, ja w tym... O, mogę go pobić. Proszę, powiedzcie. Nie. Teraz sobie... Fuck! Potrójna śruba mi się nie udała. Grrr. Dobra, potrójna śruba w lewo. Teraz w prawo. Jeszcze raz spróbujmy z tej wielkiej wyskoczni, bo ona jest moją ulubioną. Ciekawe, czy tutaj punkty... Jest jakiś tam punkt umiejętności za tyle punktów. O Jezu, nie chciałem tego. Obróć się. Ne. No, zakręcona limonka mi się udała przecież. O kurczę, bo on mnie jeszcze pokona. Ej, bo on mnie pokona, autentico. Jak będzie robił jakieś takie dobre triki. Okej. Mogę sobie też tak skakać. Dobra, jeszcze jakiś jeden ładny trik zrobię już po nim.
rozwalone. 10 tysięcy punktów ponad. Koniec. Chyba za to będzie punkt umiejętności, za 10 tysięcy ponad. Elo. Nie wierzę. Jakim cudem tak świetnie ci idzie? Kto wie, może kiedyś pobijesz mój rekord toru. Nie. W każdym razie dam ci też to drugie jajo, które znalazłem. Czekałem, aż się coś z niego wykluje, ale na próżno. Na próżno, bro. Alex! Cześć, Alex. Pek. Czy pobiłem ten? Czy zdobyłem punkt umiejętności? W ogóle tak z ciekawości. Punkt umiejętności. Deskorolka rekord toru 2? To ile to jest, żeby to zrobić? Sam nie wiem. Nieważne. Sparks mi pokazuje wyjście. To już tutaj wszystko zdobyte. No okej, jeszcze takie, no jedna minigra. W sumie jeszcze właśnie te typy z kostkami tu są. To akurat sierżantem Birdem będę musiał ogarniać. Ale to już na spokojnie. Najpierw pozbierajmy tyle diaksów, ile mogę w sumie. A, siema. Od razu go rozwaliłem. Dawaj kostkę. No i dobrze. Mam nadzieję, że oni mnie nie będą atakować, sypany głupie. Chyba nie. Chyba dadzą mi spokój. No i przede wszystkim tutaj. Pyk. Yeah. Ładnie. Yeah, boy. I teraz możemy sobie tak wracać na górę. Jeszcze oczywiście sierżant Bird będzie mógł te balony porozwalać sensownie. A my sobie lećmy na górę. O, dźwięk. To jak zwykle. No i resztę oczywiście sierżantem Birdem będziemy musieli zrobić. O, jaki dzban. Czemu on się stransformował? XD? O Jezu, nie chciałem. Ale w sumie dobra. Tamtego to już konkretnie sierżantem Birdem rozwalę, bo on tam sobie lata gdzieś. Okej, 330. Dobra, zanim sierżant Bird, to ja idę do minigry. Żeby mieć wyczyszczone wszystkie. Pyk. Siema. Bawiłem się w aportowanie z moim wilkiem Farleyem. A wilk, niechcący rzuciłem piłkę do dziury, a on za nią skoczył. Biedaczek tam utknął, a ja nie wiem, co robić. Siedzę tu i słucham jego słabnącego ujadania. Nie płacz, mój wilczku. Ach, nie płacz już. Ups. Po czym założył okulary i się cieszy, i sobie popija kawę ze Starbucksa. Dobry typek. Okej, okay, wilczek no niestety upadł. O, jest wilczek. To jest wilk, bardziej psa przypomina. A, ty mi piłeczko dajesz. Dobra, to jest bardzo dobra minigierka. Ogółem. Bo... ty masz... tu stanąć. Ja mam sobie... tu. Pyk. Drzwi otwarte. I musimy tak dookoła z nim przejść. Biedaczek się wilczka boi. O Jezu. Kolejny, co się cyka. Śmieszne. Pyk, pyk, pyk. A ten się nie boi. O, cwaniaczek. I znowu dasz mi piłeczkę. I tutaj trochę więcej chyba zabawy z tym było. Bo... okej. Nie, po prostu, na razie tutaj chyba jeszcze tak, tak. Nie, inaczej, daj mi to. Tak. Mhm. Bo ja przecież mogę przeskoczyć, on nie mógł przeskoczyć, na logikę. Okej, okay. Jaka tutaj była kolejność? Najpierw sobie pozbieram. Tu, nic nie ma. Dobra. To co uruchamia? To, dobra, to daj mi to. Ojejku. Jep, udało się. I ten już poszarżował, a my za nim. Sparks mi nie pokazuje nigdzie indziej niż tam diaksów.
To bardzo dobrze. Już ci rozwalam, wilczku. Już. No halo. Czy mogę ogniem? Nie. Tylko szarżą. No i ostatni przycisk. I jesteś u pana. Haha. A ten nic jeszcze nie wie. Znalazłeś Farleya! Ja ci się odwdzięczę! Mógłbym co prawda dać ci to stare jajo, ale Farley bawił się nim i jest całe zaślinione. Cóż, o Jezu. Jak to mówią, liczą się dobre chęci, nie? Nie. Lis. Zaślinione. Trudno. 67 jaj. What the fuck? Za niedługo połowa gry. Dobrze. To zostało nam część już tylko z panem... Wejść do środka, stary druhu, tak. Z panem... Jajka mam wszystkie? Jestem gotowy do patrolowania wież i granic wysp na każde skinienie. Tak, została nam część z panem sierżantem Lotem. Dobrze jest wrócić do służby. Okej. Tam mamy znowu tego pana, co kostki zbiera. Więc mi to zbierz. Dawaj piątaka. I jeszcze ten właśnie z tyłu dzban. O, tutaj jesteś. A hajs do mnie przyleci. O, luz. Dobra, Sparks mi dopiero tam pokazuje. Przede wszystkim właśnie do tego szkieleta muszę pozbierać rzeczy. Znaczy kostki ogółem. I tu powinna być jedna z kostek kolejnych. A, albo i nie. A tu nie ma. Okej. Okay. Muszę przypomnieć sobie, gdzie to jest. Dobra, tu jest jedna kostka. I tu jest balon. No halo, traf to. W końcu. Jesus. Większy kłopot to będzie ze znalezieniem tych kostek. Bo tam diamenty to mi Sparks pomoże. To o to się akurat nie boję. Tyk. Pogrąca balonów. Wszystkie balony już chyba. No dobra, tutaj mi się wydaje, że też była jedna kostka. Pewnie. Chyba mamy cztery. Tak. Dajmy to. A dopiero teraz cztery. Jak on śmiesznie chodzi. W każdej z tych wież wypadałoby posprawdzać. Jeszcze hajs tu jest. Czyżby na szczycie? A nie, tu jest typek jeszcze. Dopiero tutaj. A, tutaj, tak. Tak. Ty giniesz. I jeszcze ty. A to już dawałeś mi chyba Diaksa. Ta. O, tego zabiłem przy okazji. Okej, brakuje już 7 Diaksów. To już pronto, to już chyba w sumie te knypki będą miały. A gdzie jeszcze może być diament? Znaczy kostek, o Jezu, kostek, pan kostek. To jest też dobre pytanko. Jeszcze tutaj ten sobie lata. Dzban. Dobrze, sobie mogę teraz tak swobodnie polatać po mapie. No halo! Złapiesz to rakietą, czy nie? Tego knypka, dobra, złapałeś. Jeden diament. Tutaj gdzieś. Naprawdę o tam? Nie chce mi się wierzyć, że w tamtym poziomie. Nie gadajcie, że w tamtym poziomie akurat. No halo, nie. I będę tam jeszcze łaził. Tu jest jeden kostek. Chodź tutaj. Czy jeżeli mi Sparks... Wciąż mi Sparks tam pokazuje. Gdzie jeszcze jeden kostek jest? Tu. I jeszcze jeden gdzieś jest. Ulala. Ja z tych wież oczyściłem wszystko. W tej chyba nic nie było. Boże, na górze, no nie. Nie pasuje mi, żeby tutaj coś miało być.
A z tej? Polatajmy dookoła. Tu jest chyba wejście. Halo, halo. Tamero. No. No to sobie ładnie jeszcze poszukam w pytkę. Dobra, robimy sobie cięcie, jak znajdę tego debila i jeszcze kryształ, to wrócimy. Okej, znalazłem go, on tutaj sobie siedział. Nawet tutaj w ogóle ani razu nie sprawdziłem. Ale jajca. Masz, weź to. Okej. Chciałem to zatrzymać na pamiątkę, ale nie mam już miejsca w bagażu. Ojoj, bo chciałeś się jako ze smokiem, tak jak w drugiej części wy tam zbieraliście, prawda? Pewnie dlatego. Dobra, ty sobie płacz. Mój przyjaciel czuje się znacznie lepiej. O nie. O nie, znów zaczyna swój kostny taniec. Nie, nie chcę, nie chcę. Przewinąłem, przepraszam, nie lubię tego w tej części akurat. No dobrze, a Sparks mi pokazuje, że niby tam zostawiłem tą jedynkę, to okej. Zamieńmy się z powrotem w Spyro. I szybko poszukajmy, dobrze, w tym poziomie, jestem, a nie w deskorolce. Nie jestem na służbie. Tak. I teraz się otworzył ten poziom z powrotem. No, autentyko, coś tutaj. Ale ty już masz wilczka. Nie, znowu nie masz wilczka, znowu pozamykane. Co wy gadacie? Dawaj piłeczkę. Boże, jeszcze raz mam to przechodzić? O, Jesus. Pyk. Tak. Gdzie to może być? Nie no, gdzieś... Sparks mi tu pokazuje. Jest jedynka. Dobra. Wychodzimy. Idziemy do ogródków. Południa. Jesus. Masakra. Jednak ten poziom, no nie był aż tak męczący, ale szkoda, że musiałem w minigrze szukać. Chyba pierwszy raz tak miałem, że muszę w minigrze akurat szukać. Trudno. Dobrze, ludziska, ciąg dalsze przygody, ale to już będzie w przyszłym odcinku. Zrobiliśmy wszystkich 5 poziomów, no nie licząc tego jednego do końca, bo Bentleya nam brakuje. Zostaje nam Speedway, czyli szlak, boss, powrót tutaj i to będzie na przyszły odcinek. No i jeszcze poziom ze Sparksem oczywiście. Ale właśnie myślę, że to akurat będzie na przyszły odcinek, więc dzięki za oglądanie ludziska, trzymajcie się. Hej, hej!